Witam kochani wybrani. No, dzisiaj jest 5 dzień maja 2023, Ruda Śląska. Koło Bytomia Sząbierki. Bytom Sikorskiego. I pytanie, dlaczego ludzie umierają, jeśli Chrystus zniszczył śmierć, przyszedł w jego czasie prawdzie, miłości i przed uczniów. No i nie chcą słuchać prawdy, no bo dlaczego? Psalm 14 od 1 tam czytamy, że głupi, że w swoim sercu nie ma Boga. No bo ci, co mieli głosić Boga prawdziwego, jedynego dla rodzaju ludzkiego, jest to Chrystus, Król Izraela, Władca. Przyjdź Królestwo. On jest Królem, Władcą, nie Panem, któremu trzeba płacić podatki. No i ludzie nie szukają, a Bóg jest ukryty w słowie prawdy. No i nie szukają sprawiedliwości. Po prostu zamykali się w swoich jakichś tam miłościach religijnych, instytucjach stworzonych przez siebie i jeden na drugiego nadaje. No ja ostrzegam ludzi, mówię prawdę, czasy pory są takie, że Chrystus żyje. Po raz go zamordowali, złożył ofiarę jako doskonały baranek raz na zawsze. I ci, co przekołamują jego obraz, robią biznes na nim, no to źle wyjdą. Klasa Judasza, Judasz się powiesił, wyrzucił srebrniki, nawet nie spożytkował. Także Biblia nic nie mówi, ale w Biblii jest Słowo Boże i ci, co mają Ducha Prawdy, proszą o Ducha Prawdy, to ten Duch Prawdy im wytłumaczy. Jana 14 rozdział od 17 do 20. Nie jesteśmy sierotami. Dzisiaj jest piątek i tu jest staroci. Czyli jutro będzie też, ale już dzisiaj się rozpakowują. No bo tak to działa. Jedli, przypili, żenili. Mam takie pytanie. Tak. Kiedy będzie nowy odcinek w internecie? No, dzisiaj. Dzisiaj? A o której? Ale w internecie, na Facebooku, no, czy na YouTubie. Na YouTubie już była 888. Tak, tak. No dzisiaj już są odcinki, nagrywaliśmy. A, będą. Okej. Okay. Co wieczorem pewnie? No, już Ula wrzuci. Teraz akurat nagrywam to do niej. A, to przepraszam, nie wiedziałem. Nie, nie szkodzi, nie szkodzi. Panowie, ja jestem mało medialny, a z ciekawości co oglądać mam. Urszula 3:8. Tu na dole, znaczy u góry jest chętnie kanał. Tak, bo Chrystus przychodzi przez normalnych ludzi, w to naturze, chętnie, w rodzinie. W takim razie. No. Rozumiem. Także miłego, miłego, dzięki za... I to na internecie oglądamy jak... Urszula, tak, 888, nagrywamy filmik, obnażamy... Aha, tu, ja? Tu, tak, zakłamany świat, nie? Bo na to jest tylko Chrystus. Jesteśmy z Syjonu, no. Tak. Na pewno tylko jestem synem Syjonu. To fajnie, trzymaj się, braciszko. Babilon niech spłonie. Dokładnie. Salut. No to miłe było zdarzenie. Że dzięki, że zaczepiłeś, braciszku. Podniosło mnie to na duchu. Bo byłem w Bytomiu w parku i tam jednak no, ludzie nie szukają Boga. Bynajmniej widzą, że Boga nie ma, bo nie ma tej sprawiedliwości. Taka Sodoma Gomora jest w końcu, niby wszystko jest, ale miłość oziębła, bo totalne bezprawie, a telewizja właśnie manipuluje ludźmi i straszy ich. Jakby telewizorni nie było, to by dużo lepiej było, ludzie by się instynktem naturalnym, szczerej miłości kierowali i by po prostu sobie pomagali, a tak to telewizja, ta władza skłóca ludzi. Ludzie nie wiedzą za kim iść. Mają iść za pasterzem jednym barankiem. Jedyny baranek to jest Chrystus, który Mateusz, Marek, Łukasz i Jan opisany jest jego życiorys. On nie napisał żadnej książki Chrystus, ale był odbiciem chwały swego Ojca. Posłuszny był swemu Ojcu i spełniał jego wolę. A wolą jest, by wszyscy ludzie wszelkiego pokroju poznali jego prawdę i prawda wyzwala. Bo nie może uśmiercić. Judasz zdradził właśnie Chrystusową prawdę. Jana 14:6. On jest wąską drogą, prawdą, życiem Chrystus. I on był zamordowany, Chrystus, bo nie umarł, był zamordowany. No ale prawdy nie można zamordować, czyli sprawiedliwego zamordowali. On wiedział, że zmartwychwstanie, bo nie dał się skusić szatanowi i faryzeuszom. I dzisiaj faryzeusze w sukienkach księża, pastorzy wszelkiej maści, adwentyści,
Świadkowie Jehowy, wolni chrześcijanie, oni właśnie popsuli obraz Chrystusa, Jego prawdy. Dlatego trzymajcie się natury, rodziny, bo rodziny też są rozbijane. Ta wojna jest, że... Ale też będą łączone rodziny, objawienie 50, będziemy królować na ziemi. I przyjdź królestwo, przychodzi do naszych serc, umysłów. To jest właśnie kwestia, że my mamy wierzyć, żeby być posłuszni dla Chrystusa, naśladować Jego sposób bycia, jakby dzisiaj był, co by zrobił, właśnie jakby się zachował. Wiadomo, że Chrystus zwyciężył świat jako żołnierz, jako jeden nauczyciel, pasterz. On jest jedynym prawdziwym wzorem, świętym, doskonałym, nieśmiertelnym, do naśladowania. No i handelek jest właśnie, starocie są, jak było za dni Noego, czyli Łukasza 17:20-36, ale Łukasza 21:15-28. Głowa do góry, Chrystus daje wam mądrość, jak właśnie nie jesteście w żadnym systemie ludzkim, wszystko badajcie, wszystkich słuchajcie, to co dobre, przyjmujcie, budujcie swoją wiarę. Ale plan zbawienia jest taki, że Adam stracił rodzinę, a drugi Adam, czyli Chrystus, 1 Koryntian, 15 rozdział, jest właśnie w zmartwychwstanie, Chrystus zmartwychwstał. I nasza przekaz Chrystusowej nie jest daremny. To te religie, Świadkowie Jehowy i innej maści, niech się wstydzą, bo oni, tak jak faryzeusze, popsuli Chrystusa, bo jak przyszedł do swoich w pierwszym wieku, to go też nie przyjęli. Nie rozpoznali go jako króla i Mesjasza, jako Syna Bożego. Błogosławię wszystkich. Prawdziwi czcicieli, Jana 4, rozdział 14-24, bo Chrystus jest jeden i niepodzielony. My są chrześcijanie od Chrystusa. Co jest kontrast? Bądźcie aniołami, Mateusz 24:32, to są tytuły od Chrystusa dla wybranych. Przez waszą wiarę, czyli zaufanie dla Chrystusa i posłuszeństwo dla Niego 100%. W duchu prawdy. No nie mogę zapaść, no nic, to kończę. Ojcze Emanuelu, błogosław temu królestwu i Twoim wybranym. Pierwszy, znaczy Efezjan 1:4, błogosławię.